trwały od sierpnia i zakończyły się w październiku. Artystyczne środy w Świerklanach to spotkania, podczas których każda z uczestniczek mogła nauczyć się czegoś nowego. Wraz z koleżanką wpadłyśmy na pomysł, żeby utworzyć jakieś warsztaty, gdzie mogłoby więcej osób z nami podzielić się swoją pasją, talentem, wypróbować się swoich zdolności manualnych. I właśnie napisałyśmy projekt w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez GOKiR. Udało się, nasz projekt przeszedł. Warsztaty artystyczne dla dorosłych odbywały się w ramach projektu Uwolnij Kulturę, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne. Inicjatorkami tego twórczego pomysłu były panie Renata Ficek-Urbaczka oraz Joanna Woryna. Naszym marzeniem było tak naprawdę zapoczątkowanie takich zajęć, które do tej pory się w zasadzie w ogóle nie odbywały w GOKiR-ze. I to był pomysł, który chodził mi po głowie i od jesieni miał się zacząć realizować, no ale panie mnie uprzedziły ze swoim pomysłem. No i do listopada, czyli do dzisiaj, trwał taki projekt, który będzie kontynuowany od następnego wtorku w zasadzie. Podczas cotygodniowych warsztatów w GOKiR-ze panie rozwijały swoje zainteresowania między innymi z ceramiki czy też origami. Robiłyśmy tak, choinkę z Powerteksu, robiłyśmy anioły, robiłyśmy bożonarodzeniowe, robiłyśmy scrapbooki, robiłyśmy kanzashi, jak widać tam są aniołki kanzashi zrobione, no wiklina papierowa jeszcze była i kwiaty z foami ran. Uczestniczyły panie fajnie tutaj w tych warsztatach, bardzo liczna grupa była, czasami nawet tych miejsc brakowało. Grupę liczącą 40 osób poprowadziły Ewa Lisowska oraz Patrycja Lex. To właśnie dzięki nim uczestniczki nauczyły się różnych technik artystycznych. Warsztaty były bardzo fajne, inicjatywa super. Szkoda, że to się tak szybko skończyło, ale mam nadzieję, że jeszcze warsztaty zrobią jeszcze. Dużo się nauczyłam, także fajnie. Jestem zadowolona z tego. Miałam okazję być na 5 takich warsztatach, także były bardzo ciekawe, zainspirowały do tego, żeby troszeczkę też swoje pomysły podrzucić i troszeczkę inaczej przerobić niektóre pomysły. No i na pewno będę to kontynuować. Pani prowadząca bardzo dużo pomagała, także myślę, że nawet taki zwykły laik również by sobie świetnie poradził. Ostatnia artystyczna środa w Świerklanach była okazją do tego, aby poznać efekty tego, co udało się stworzyć podczas 3-miesięcznych warsztatów.